You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i serdecznie. I słuchajcie, przychodzę do was z try on haulem z Lovely Wholesale. Nagrywałam wam już filmik z unboxingiem, gdzie otwieraliśmy już jakby te rzeczy, które ja zamówiłam z tej strony, a rzeczy było 3, natomiast jedna z nich jest jakby podwójna. Także dzisiaj zrobimy sobie po prostu try on haul. To jest pierwsza rzecz, jaką już tutaj mam koło siebie. Ja bardzo chcę je nosić, dlatego też bardzo mi zależy, żeby już nagrać ten try on haul, chociaż już raz w tej bluzce wystąpiłam. Nie mogłam się powstrzymać, bo jest ona po prostu super. Także teraz przymierzę ją przy was. Ja mam na sobie taki topik, tak naprawdę taki staniko topik, także nie przejmujcie się, że mamy tutaj odrobinę golizny, ale to jest zakryta golizna, także nic się nie przyjmujmy. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to ja już wam chyba wszystko czytałam, mówiłam, także odsyłam was tutaj do tego unboxingu, czyli tego, gdzie otwieraliśmy tąże przesyłkę. No i koszulka prezentuje się tak, słuchajcie, ja dzisiaj mam na sobie krótkie spodenki, bo jest naprawdę bardzo ciepło i zobaczcie, to chyba była właśnie M-ka, jeżeli się nie mylę. W każdym razie, tak jak mówię, odsyłam was do linków tutaj u góry i tam będziecie miały właśnie ten open box. Tak ona wygląda. Uważam, że jest przepiękna. Tutaj to wszystko, te całe ozdoby, to są naprawdę fajnie wykonane. To jest takie atłasowe. Tutaj te oczy, jak widzicie, są takie prześwitujące, ale jak patrzymy z drugiej strony, no to o, naprzeciwko to jest właśnie złote są te cekiny. No i tutaj mamy też takie detale w postaci takich perełek złotych, także one są przyszyte, więc fajnie, że nie przyklejone. Bardzo ładnie jest zrobiona, bardzo mi się podoba. Także to jest bluzeczka numer 1. Rzecz numer 2, może przejdę do bluzy. To bluza, słuchajcie, taka z ustami i ta bluza, słuchajcie, była w rozmiarze chyba L. I ta bluza, już wam mówię, z ustami, 8,49 jest jej cena, były jeszcze usta białe, niebieskie, no i takie, które ja wybrałam, czerwone. I pamiętajcie, że macie jeszcze minus 10% zniżki ode mnie na hasło Candy10. Tak wygląda ta bluza, teraz pozwólcie, że w nią wskoczę. No i ja już jestem, możecie zobaczyć. Bluza wygląda tak, tutaj na dole ona nie jest zbyt mocno rozciągliwa, to już wam mówię, więc jeżeli lubicie luźniejsze rzeczy, to śmiało bierzcie sobie większą. Jak widzicie, ramiona będą fajnie odkryte. Ja mam w tym momencie zabudowany stanik, więc u mnie tego nie będzie widać. No i jest to, co ja mówiłam, czyli możemy sobie nosić tak fajnie na jedno ramię. Ona nam się fajnie dostosuje. Tak to wygląda. To jest takie gumowe. No i jak widzicie, długość bluzy też jest super, tylko od razu mówię, ona tutaj nie jest rozciągliwa. Więc jedyne, co tutaj nam zostaje, na przykład jeżeli wam to będzie przeszkadzało, to po prostu podwinąć sobie tutaj, tak jak ja to czasami lubię robić. I teraz to wygląda jakoś tak o wiele lepiej. Długość rękawów jest naprawdę super, także ja zamówiłam L-kę, a zawsze noszę SM. Także od razu wam mówię, że zawyżajcie sobie, jeśli chodzi o bluzy, bo ja lubię bluzy luźne. Nie lubię bluz opiętych, także bez stanika naprawdę będzie to fajnie wyglądało. I to są raczej materiały, które chyba raczej się w nich zgrzejecie. W sensie, że to są takie na chłodniejsze dni, wieczory itd. itp. Także to jest ta bluza, cena, już wam powiedziałam, 8,49, jest przeceniona, ona minus 40% ogólnie, z 14,15. No i ode mnie, tak jak mówię, zniżka na Candy 10, minus 10%. No i teraz przejdziemy do rzeczy trzeciej, która przyszła jakby w duecie, czyli mamy górę i dół, koszulę i spodnie. Spodnie to są te, które wydawało mi się, że będą na mnie za duże. Za chwilę się przekonamy wspólnie. Jeszcze ich nie przymierzałam, koszulę już mierzyłam i za chwilę wam pokażę, jak to wygląda. No i okidoki, ja już wam się pokazuję. Poczekajcie, tylko sobie tutaj zapnę. Ja, tak jak wam mówię, mam na sobie ten taki zabudowany stanik. Można powiedzieć, że prawie jak koszulka. Także nie ma się co tutaj wstydzić, to jest wszystko tutaj zasłonięte. Natomiast, jeżeli byście chciały zakładać ją sobie tak bardziej zabudowanie lub na przykład basic też możecie. Wygląda ona następująco. Czarna, skórkowa, czuć jeszcze ten zapach taki skórki. Jeżeli chodzi o spodnie, niestety nie pomyliłam się. Słuchajcie, krok mam prawie że w kolanach, żeby was nie skłamać. Jeżeli bym je nawet podciągnęła, powiedzmy, że jako wysoki stan, teraz krok faktycznie mam ok,
ale bardzo jakoś tak nieładnie wyglądają. No ja przynajmniej nie lubię się w takich... Już wchodzę na krzesło i Wam pokażę. Tak to wygląda. Widzicie, one są na mnie za luźne. Także zdecydowanie, jeżeli chodzi o spodnie, nie są złe, bo jeżeli chodzi o wysoki stan, to do jakiejś tam bluzeczki bym jeszcze mogła je założyć, bo długość jest spoko. Naprawdę długość jest bardzo fajna. Do samej kostki. Jeżeli chodzi o tył, no to tak jak mówię, poszerza zdecydowanie przez to, że właśnie jest na mnie za duże. Zobaczcie, jak ja to podwinęłam. Ja to mam, tu mam pępek, tu mam spodnie, więc założyłam je tak, jakbym chciała je założyć jako spodnie z wysokim stanem. Więc jeżeli jako spodnie z wysokim stanem, nie ma tragedii. Ale niestety, no ja nie lubię takich rzeczy, także wydaje mi się, że ja je odsprzedam po prostu. Natomiast koszulę zostawię jak najbardziej, ona jest bardzo fajna. Tak, to będzie materiał, który nie przepuszcza raczej powietrza, więc raczej się w niej zgrzejemy. Fajnie to razem wygląda ogólnie, tak Wam powiem, jak teraz patrzę na przykład. Ale raczej spodni nie założę. No są one na mnie na długość bardzo dobre, ale powinno mieć rozmiar M. Natomiast w koszulę M raczej bym nie weszła. Chodzi o skórkową, ten komplet skórkowy. Słuchajcie, cena tego to 15,99. Przecenione to było z 24,60, czyli o 35%. Jeszcze było w brązie, czyli jeszcze jest brązowy, słuchajcie. Gorąco w tym jest. Bardzo mi się to podoba, to będę zdecydowanie nosić. No i ja już Wam mówiłam, że ja będę to nosić właśnie z takim... z takim elastanikiem, topem. Znam dziewczyny, które, słuchajcie, chodzą po prostu w ten sposób, nie? Nawet. Także to naprawdę fajnie wygląda, jeżeli są dziewczyny odważne. No ja aż do takich nie należę, także aż tak roztwarte bym tego tak nie nosiła, ale samą tak o zapiętą tutaj pod sam biust, myślę, że jak najbardziej o w ten sposób tak. Także tak by wyglądały moje rzeczy, słuchajcie, tak wygląda Try On Haul. Jeżeli chodzi właśnie o te spodnie, to jeżeli ktoś byłby zainteresowany, a nosi rozmiar L i jest wysoki, także wyższy niż 1,65 m, 1,60 m, to proszę piszcie w komentarzach, ja z chęcią te spodnie odsprzedam, bo wiem, że ich nie będę nosić, a szkoda mi je po prostu trzymać, także mam nadzieję, że komuś się sprawdzą, przydadzą. Naprawdę są fajne, raczej nie są one dla szczupłej osoby, chyba że ktoś lubi rzeczy za duże, ale one raczej są takimi spodniami luźniejszymi, także luz bluz, pełen i osoba wysoka, także rozmiar L. Czyli taka 40, 38 z większą pupą, albo 40, 40 nawet 2, myślę, że też to spokojnie wejdzie. Także, bo one mają, jeżeli chodzi o w pasie, to one mają gumę. Także tak by wyglądał mój try on haul, dajcie znać, które z rzeczy Wam się najbardziej podobały, które przykuły Waszą uwagę. Przypominam o zniżce, jaką macie od sklepu dla mnie, a ode mnie dla Was, na hasło Candy10, zniżka minus 10% na cały asortyment w sklepie Lovely Wholesale. Także to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco. No i mam nadzieję, że Wam się takie filmiki również podobają. Także zostawiajcie komentarze pod spodem, pod filmem. Trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia. Buziaki. Bajo!